Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Penten i cyklopentan są izomerami. Napisz ich wzory sumaryczne, półstrukturalne i kreskowe. No to tutaj sobie zrobimy penten. Zaczynamy od wzoru sumarycznego. Penten kończy się na n, czyli to jest alken. I on ma tutaj wzór główny CnH2n. Natomiast cyklopentan to cykloalkan. I tu jest ten sam wzór. Czyli jak my tu mamy piątkę, to wzór sumaryczny będzie C5, H10, jak i w pentenie, jak i w cyklopentanie. Wzór półstrukturalny to CH2, wiązanie podwójne, CH, CH2, to już mamy trzeci atom węgla, czwarty, no i piąty. Tutaj wzór półstrukturalny, no to my to będziemy mieć w kształcie pięciokąta foremnego. I wygląda to tak. CH2 idzie tu, tu jest CH2. Pokazujemy, że to jest połączenie na C, więc H2 ląduje z tej strony. To tutaj tak zwężamy ku sobie. U Was to oczywiście jest o wiele prostsze. I wzór kreskowy. Zaczynamy. Tu już jest pierwsze CH2 i wiązanie podwójne. Musimy pokazać. Ten szczyt tutaj to jest to C. Ten na dole to jest to C. Teraz ten u góry to jest to C. I to na dole to jest CH3. Tu natomiast narysujemy kreski. To oczywiście się tutaj tak zwęża. Hop. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.